Polski wynalazca, inżynier, elektronik. Człowiek, który był związany i z nauką, i z biznesem. 27 lutego urodził się Stefan Kudelski, człowiek, który ustanowił nową jakość dźwięku. Stefan Kudelski, elektronik i wynalazca, twórca profesjonalnych magnetofonów Nagra. Zrewolucjonizował technikę rejestracji dźwięku w branży radiowej, telewizyjnej i filmowej. Stefan Kudelski urodził się w przedwojennej, inteligenckiej rodzinie związanej ze Stanisławowem. Jego rodzina pochodziła z dawnych kresów południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, tej tak zwanej Galicji. Ojciec bronił m.in. przed Ukraińcami Lwowa w 1918 roku. We wrześniu 1939 roku Kudelscy ewakuowali się przez Zaleszczyki, najpierw do Francji, a potem do Szwajcarii. Tam nasz bohater prowadził właściwie całe życie. W Genewie Stefan Kudelski ukończył szkołę średnią, a potem podjął studia na Politechnice Federalnej w Lozanie. Bardzo pociągała go fizyka kwantowa, chemia. Te wszystkie doświadczenia, które przeprowadził, doprowadziły właśnie do tych sukcesów komercyjnych, do sukcesów, które przyniosły mu nie tylko uznanie na arenie międzynarodowej jako wynalazcy, ale również przyczyniły się do tego, że stworzył dość dużą, prężnie działającą firmę. Jeszcze podczas studiów skonstruował prototyp magnetofonu, który później będzie nazywał się Nagra. Od słowa nagranie oczywiście wziął swoją nazwę, natomiast wynalazł go we współpracy z uniwersytetami zagranicznymi, szwajcarskimi. Magnetofon Kudelskiego zrewolucjonizował przemysł filmowy. Magnetofony Nagra gwarantowały precyzyjną synchronizację dźwięku z taśmą filmową, zapewniając tym samym studyjną jakość dźwięku przy nagraniach, również poza studiem filmowym. Dzięki niemu technika nagrywania studyjnego, szczególnie przy tworzeniu filmów czy audycji radiowo-telewizyjnych, bardzo się podniosła. Magnetofon Nagra charakteryzował się bardzo wysoką jakością i niezawodnością. Dlatego był wykorzystywany we wszystkich studiach radiowych i telewizyjnych na świecie. Dzięki niemu świat produkcji radiowej i telewizyjnej wkroczył w erę miniaturyzacji. Z magnetofonu Nagra korzystał Biały Dom, Himalaiści na szczycie Mount Everest. To dzięki niemu możemy dzisiaj słuchać słów Neila Armstronga, który wylądował na Księżycu i powiedział: to mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Ci wszyscy, którzy interesują się, operatorzy, którzy interesują się historią dźwięku, wiedzą, że ten polski wynalazca wniósł bardzo wiele do rozwoju kinematografii i telewizji poprzez właśnie swój magnetofon, który zaczyna się właśnie od części polskiego słowa nagrania. Magnetofon Nagra. Był człowiekiem, który został nagrodzony przez Amerykańską Akademię Filmową. Magnetofon Kudelskiego otrzymał 4 nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej oraz 2 statuetki Oscara, chociaż sam Kudelski nie nagrał żadnego filmu. Przyniosły mu nie tylko uznanie na arenie międzynarodowej jako wynalazcy, ale również przyczyniły się do tego, że stworzył dość dużą, prężnie działającą firmę. Założona przez niego firma funkcjonuje do dziś. Produkuje dekodery telewizji cyfrowej, urządzenia elektroakustyczne klasy High Fidelity, a obecnie firmą zarządza najstarszy syn Kudelskiego, Andrzej Kudelski. Firma, którą założył, ma obecnie około 40% udziału w rynku dekoderów cyfrowych na świecie. Majątek rodziny Kudelskich szacowany jest obecnie na ponad 200 milionów dolarów amerykańskich. I mimo, że już nie ma go pośród nas, zmarł w 2013 roku, ale on, mimo tego, że prowadził działalność w Szwajcarii, studiował tam, był związany z Szwajcarią, zawsze uważał się za Polaka. I to o takim człowieku po prostu trzeba pamiętać.